Na terenach nasłonecznionych, z krajach lasów, łąkach czy siedliskach kserotermicznych możemy spotkać smukwę okazałą. Jest ona umieszczona w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt jako gatunek wysokiego ryzyka. Jest narażona na wyginięcie, co jest spowodowane zanikaniem naturalnych siedlisk tego błogosłużnego owada. Ciało smukwy jest czarne, na odwłoku znajdują się charakterystyczne dwie żółte plamy. Cały owad jest pokryty włoskami, stąd jej inna nazwa – smukwa kosmata. Dorasta do 25 mm długości, co czyni z niej naprawdę dużą bąkówkę. Dla porównania – trzmiel. Prawdopodobnie trzmiel rudy, który jest stosunkowo mały. Jest jednym z najpospolitszych trzmieli, podobnie jak smukwa, jest także pod ochroną gatunkową. Ale wracając do smukwy. Podczas żerowania jej cała uwaga skupia się na pozyskaniu nektaru, co sprzyja jej obserwacji. Mimo tego potrafi użądlić, choć z natury nie jest agresywna. Uwielbia kwiaty różowe, niebieskie i fioletowe. Jak widać, uwielbia oset czy ostrożeń. Smukwa jest gatunkiem pasożytniczym. Ciekawy jest jej sposób rozrodu. Po odbyciu godów samica poszukuje potencjalnej ofiary. Najczęściej wybiera listniki lub kruszczyce. Po znalezieniu w ziemi larwy chrząszcza, smukwa paraliżuje ofiarę, umieszczając w niej jajo. Po około 3-4 dniach z jaja wylęga się larwa smukwy, która pożera od środka larwę swojego żywiciela. Po zakończeniu żerowania, czyli po około tygodniu, tworzy byczółkowaty kokoń, z którego w niedługim czasie wyrasta dorosły owad. Smukwa okazałą trudno pomylić z innym gatunkiem, no chyba, że z równie rzadko występującą smukwą czteroplamą. Ale przez swoją wielkość, a także z nadmiernej obawy czy strachu przed użądleniem, bywa mylona nawet z szerszeniem. Szerszenie w gnieździe słychać z odległości kilku metrów. Niepokojone nie są agresywne. Według mnie już bardziej agresywne są osy. Można je nawet przez chwilę obserwować, po czym szerszenie dają informację, że to ich teren i należy się oddalić. Latają wtedy wokół potencjalnego zagrożenia, zmuszając je do wycofania się. Jest to ich sygnał ostrzegawczy. Jad szerszeni jest silniejszy od jadu os, dzięki większej zawartości acetylocholiny. Ponadto głębiej wbijają żądło niż pozostałe osowate. Osoby z reakcją alergiczną muszą naprawdę uważać. Ale w znacznej większości przypadków szerszenie częściej używają jadu do uśmiercania swoich ofiar niż do celowego żądlenia człowieka. Czasem, polem, lasem. Do następnego. Cześć.